Och, całe szczęście był to fałszywy alarm. Wszyscy są już gotowi. Och, nikt nie musiał wychodzić. Całe szczęście, udało się. Dobra, wszyscy gotowi. Także możemy zaraz zaczynać. Dzieciaki, to był fałszywy alarm. Nie przejmujcie się. Całe szczęście. No dobra, no to co? Zaczynamy od razu. Czy wszyscy na miejscach? Ach, tak. No to zaczynamy. No dobra, no to... Jeśli wszyscy pamiętają teksty, to zaczynamy od pary młodej. Hanna i Dave. Och, księżniczko, mam nadzieję, że wkrótce już będziemy parą. Formalną parą. Ach, tak, Lukas. Będziesz moją królową, a ja będę twoim królem. Czy chciałabyś wyjść za mnie? Tak, mam nadzieję, że niedługo się pobierze. Widzę, że ten młodzieniec chce poślubić moją córkę. Tak, pani córkę, chciałbym ją poślubić. Proszę ją o rękę. Próba generalna wychodzi naprawdę super. Wszyscy znają dobrze teksty, wszyscy naprawdę świetnie się przygotowali. Jestem naprawdę zadowolona już niedługo. Przedstawienie. O nie, tu jest tak cieplutko w tym kostiumie. Chcę to już ściągnąć. Boli mnie kolano. Och, już jest tak późno. Martin, musimy już spieszyć się. Musimy wychodzić na przedstawienie. A, dobrze, Klaudio. Szkoła jest tuż za rogiem. Naprawdę, nie musimy być aż tak wcześnie. A poza tym, co z Julianem? Czy on już jest gotowy? Nie tylko ja jestem osobą, na którą musisz czekać. Aha, no tak, faktycznie. Dobre pytanie. Julian! Julian, jesteś już gotowy do wyjścia? Ty-ty-ry, freestyler, rock-a-rock-a-fur. Co? Mama mnie wołała? Julian! Tak, co? Ach, jestem już gotowa praktycznie. Moja najlepsza sukienka wyprasowana, przygotowana i ja właściwie mogę wychodzić. Mam nadzieję, że reszta też jest gotowa. Matko, Martin cały czas siedzi przed tym telewizorem. Przecież musimy wychodzić. Matko, Martin Wróblewski, proszę cię, zejdź już. Możesz już przestać oglądać telewizję. Zejdź już z tej sofy. Musimy wychodzić. Okej, kochanie, przecież wszystko jest pod kontrolą. Ja wstaję i wychodzę. A twój syn? Gdzie on jest? Czy w końcu się go dowołałaś? Julian! Julian! Ojciec woła, chodź! Julian! Chodź! Musimy wychodzić! Tak, spokojnie, już idę! Moment! Julian Wróblewski! Dlaczego jesteś w samych majtkach? Przecież my już musimy w tym momencie wychodzić. Spóźnimy się na przedstawienie twojej siostry. No przecież co jest grane? Julian, naprawdę jestem już zła na ciebie. Ja przecież nic nie zrobiłem, przecież nic nie zrobiłem. Mogę tak iść, mi to nie przeszkadza. Komu miałoby to przeszkadzać? Już, szybko, masz 2 sekundy, żeby się ubrać. Okej, dobra, no to jadę na deskorolce, będzie szybciej. No to jadę. Uj, o, nie, dobra, jednak nie. To idę, zaraz wracam. Idę, zostawiam deskorolkę. Idę. O, matko. Co my mamy z tym chłopakiem? Nie, naprawdę nie mamy czasu. Za 10 minut zaczyna się przedstawienie. Jak się tam dostaniemy w tak krótkim czasie? Hanna będzie naprawdę smutna, jeśli nie dojdziemy na czas. O matko, muszę iść do toalety. Dobra, szybka akcja i schodzę. No to co? O, ale śmierdzi. O, matko, mam nadzieję, że to za mną nie pójdzie na to przedstawienie, bo będzie niezły wstyd. No dobra, to co? Muszę się wykąpać. No, dobra, szybko. Julian, Julian, gdzie ty jesteś? Mamy 5 minut. Już jestem, tata. Przecież no, cicho. Przecież byłem najszybciej jak mogłem, zrobiłem to. O, matko, gdzie jest samochód? No, auto, widzicie? I co? To nie moja wina, że się spóźnimy. Gdzie jest samochód? Martin? O nie, zapomniałem, jest w warsztacie. O nie! Totalnie zapomniałem. Co teraz? Znam tylko drogę samochodem. Mamo, tato, wszystko pod kontrolą. Julian Wróblewski wszystko załatwi. Ja znam drogę na skróty. Chodźcie, biegnijcie za mną. Biegnijcie? Całe szczęście zdążyliśmy na czas. O, mamy dosłownie minutę. O, no szybko, Martin, otwieraj, wbiegamy. Martin, ale drzwi są zamknięte, nie mogę ich otworzyć. Co? No totalnie nie mogę ich otworzyć. Nie wiem, co się stało. Czy już są zamknięte? Nie zdążyliśmy? O nie.
Tato! No to poczekajcie, ktoś tam idzie. Dobra, ja to znowu załatwię, słuchajcie, dajcie mi sekundę. Hej! Hej! Hej, hej! Chodź, otwórz nam, otwórz nam drzwi, chcemy wejść na przedstawienie teatralne. Widzicie, mama, tato, wszystko załatwię, jestem najlepszy. Julian Wróblewski załatwi wszystko. Halo, co chcą? Co chcemy? No chcemy wejść na przedstawienie. Ale drzwi są już zamknięte, już nie można wejść. Jak to nie? No już zaczęło się przedstawienie. Proszę, otwórz drzwi. No niestety nie mogę, są zamknięte na klucz. O nie! O, no i co? Spóźniliśmy się. Julian, wszystko przez ciebie. Musieliśmy na ciebie tyle czasu czekać. No jak? Musiałem iść do toalety, wykąpać się. Dave, widzisz gdzieś moich rodziców? No nie, nie widzę, Hanna. Niestety. O nie, naprawdę, nie ma ich jeszcze. Nie martw się, niedługo przyjdą.